Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną detailing i Traffic Film Off, czyli TRF, ale tutaj mamy TFO. I teraz tak, produkt jest niedługo na rynku i auto nie miałem możliwości umycia. Zaszczurzane naprawdę ponad miesiąc. Masakra. No ja nie pamiętam dawno już, żeby on był tak dobity. Naprawdę dobity. Zresztą film z dnia właśnie życia dziadzi się pojawi o tym moim gruzie brudnym. Więc stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, żeby właśnie taki produkt sprawdzić na takim właśnie brudzie. Bo do tego te produkty są stworzone. I tu teraz zapach. Dziwny. Nietypowy. Taki, kurczę, nie mogę znaleźć produktu. On taki niby gdzieś... Taki trochę jakby bimbrowy, gdzieś tam niby jakiś rozcieńczalnik. Śmierdzi, zwyczajnie. Ale nie w tym, nie to w tym produkcie w sumie jest najważniejsze. Zobacz, jak sobie poradził z naprawdę poważnym brudem na panelu, gdzie połowa była z powłoką, a połowa bez. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Niestety muszę przerwać. Niestety muszę przerwać, raczej przerwać. No tak, kurczę. Nie ma testu wacika. Myślałem, że aparat mi nagrywa, a ja miałem ustawione na tryb zdjęcie. I tak kliknąłem, zrobiło pip i myślałem, że nagrywam. No nie. Ale na szczęście właśnie, że nagrywając dzień życia dziadzi, w trakcie mycia tam chyba felk, bo testy tej piany, test tej piany tego prełoszu robiłem przed właśnie nagrywaniem tego filmu, nie? Dzień z życia dziadzi, przed dokładnym takim myciem sobie testowałem tam chyba trzy produkty na takim gruzie, idealny stan auta właśnie pod TFR-y i w międzyczasie tam wypowiedziałem się, co ja myślę o tym produkcie. Skakuję tu, a tu zobacz, co się dzieje. TFR od polskiej firmy, kurczę. A chyba film już był, prawdopodobnie tak, detailing. Miazga. Jestem mega zaskoczony, miło. Tym produktem, kurczę, myślę, że namiesza na rynku. Coś pięknego. Zebrał, kurczę, miesięczny brud, wbijany, kurczę. Pogoda beznadziejna. Poradził sobie fantastycznie. A teraz... Tak jak widziałeś, panel można powiedzieć, że prawie czysty. Naprawdę. Coś niebywałego. I tak, jak mówiłem przed chwilą, myjąc tam właśnie sobie przy autku, ukucnąłem sobie, tak spojrzałem,
Jestem bardzo miło zaskoczony tym produktem. Troszeczkę to mnie nawet też zmierzyło, bo nie sądziłem, naprawdę. Rewelacja. Na gaziku zostało tego bardzo niewiele, ale to, no szkoda, żałuję. Trochę więcej, bo w przedniej części drzwi, czyli bliżej koła, stojąc, o może tak, stojąc do auta z prawej strony, aha, proszę, YouTube, czyli prawa strona, Noxal 161, fenomenalna powłoka, tam naprawdę za wiele nie, no tam kurczę, naprawdę ten gazik złapał minimalnie brudu. Tam nawet kurczę, no można powiedzieć, że na upartego, na myjni samą w słuchaj, to bym powiedział, że mam czysty, no, dla przeciętnego Kowalskiego, wiadomo, jestem pod wrażeniem. Tam, gdzie nie było powłoki, troszeczkę było więcej tego brudu, ale nieznacznie, naprawdę nieznacznie więcej. Jestem mega miło zaskoczony tym produktem. Co fajniejsze, z tej strony właśnie, gdzie go aplikowałem, słońce grzało i ten panel był już cieplutki. I produkt nie posiedział nawet 2 minut, bo musiałem go już wypłukać z tego względu, że przy klamkach mi zaczął zasychać. Więc, kurczę, naprawdę długo nie siedział. Długo nie siedział. Oczywiście to jest moje pierwsze podbicie z tym produktem, ale jestem mega zaskoczony i dlatego nagrywam ten film. Dlatego nagrywam ten film z tego względu, że właśnie jest fantastyczny. Naprawdę. Jestem miło zaskoczony i tak jak mówiłem, kucając sobie przed autem, że namiesza. Czuję, że ten produkt naprawdę namiesza na rynku, jeżeli chodzi o TFR-y. Moim zdaniem jest godny zawodnik. Teraz będę chciał go porównywać z innymi produktami tego typu właśnie, bo naprawdę niezły wyjadacz. Niezły wyjadacz. Kurczę, naprawdę bardzo fajnie. No zapach, no wiadomo, no kurczę, no rewelacji nie ma. No nie ma, no szału nie ma, no nie ma szału, nie szału nie ma. Nie pokazywałem jeszcze pH tego produktu, bo skoczyłem ze stężeniem 1 do 20, tak jak deklaruje tutaj producent. Tak. I teraz tak. Jako piana, aktywna piana rozciąć preparat w stosunku pH 1 do 10, 1 do 5. To sprawdzę. Przy następnej okazji też wskoczy taki szybki film z tym produktem. I pianownica ręczna, 50 ml do 100 ml na litr, opryск 1 do 20 do 1 do 5. Ja pojechałem 1 do 20 i bomba. 1 do 5 to, nie wiem, myślę, że nic by nie zostało już tego brudu. Naprawdę mocny środek. Mocny środek. No dobra, i króciutko. Jestem bardzo miło zaskoczony. Moim zdaniem produkt namiesza, jeżeli chodzi o TFR-y na naszym rynku. A na końcu będę chciał Ci wrzucić pH tego produktu, bo zapomniałem. Spieszyłem się, bo mróz naprawdę przymarzało mi później już, jak myłem. Znaczy, jak testowałem ten produkt, to panel był cieplutki. Ale później, jak już testowałem, kurczę, to łapy zimne, łapska zimne, także ja ogólnie się śpieszyłem, myjąc to auto i testując, więc wyleciało mi z głowy, żeby zmierzyć pH. Ale pójdę do Domciu, tam wrzucę w szklaneczkę produkt i zmierzę specjalnie dla Ciebie, żebyś wiedział, jak wyjściowo naprawdę ma ten produkt, jeżeli chodzi o pH. No dobra, powtórzę się po raz kolejny, jak to dziadzia lubi się powtarzać. Jak coś jest dobre, to trzeba to powtórzyć. Moim zdaniem świetny produkt, który naprawdę prawdopodobnie namiesza. Naprawdę wspaniała sprawa. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!